Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan. Dzisiaj zauważyłem na YouTubie, że z mojego kanału mediatester.pl ktoś sobie kopiuje filmy i udostępnia na swoim kanale. Diego Findlay. Tak nazywa się konto na YouTubie. Zobaczcie, wszystkie moje filmy z mediatestera są tutaj skopiowane. Tak więc dzisiaj dopiero to zauważyłem, co ciekawe, w związku z czym spore opóźnienie, jak widać. Ale jakkolwiek, tu macie przykład po lewej stronie mojego filmu oryginalnego na kanale, a tutaj po prawej stronie właśnie na jakimś tam lewym kanale. Taka sytuacja ma miejsce. Wielokrotnie powielona z tego, co widzę, ale na początek nie będę tego zgłaszał jeszcze do YouTube'a. Zadam pytanie w komentarzu, więc pewnie ta osoba, która prowadzi ten kanał, dostanie właśnie informację, że jest taki komentarz i zobaczymy, czy odpowie na to, czy nie. Jeżeli nie odpowie, no to oczywiście będę musiał zgłosić ten kanał do usunięcia, co zaraz Wam pokażę, w jaki sposób się robi. Ewentualnie każdy kolejny film mogę kliknąć zgłoś jako naruszenie praw autorskich. Tak więc jest kilka opcji tak naprawdę do zadziałania, tylko że w sumie to nie jest jakiś wielki problem, tak? Ktoś sobie kopiuje, no to wiadomo, prawa autorskie i tak dalej. Konto jakieś jest takie, no małe takie jakieś, nie wiem, o co tam chodzi za bardzo. No ale widać, że ktoś sobie jakby stworzył konto, pokopiował filmy, powklejał do siebie i w ten sposób buduje sobie jakiś tam mikropotencjał na czyichś materiałach. Tu zobaczcie, tu można pod każdym filmem kliknąć, tam zgłoś, naruszenie praw autorskich, tam oznaczyć odpowiednie opcje, zależnie oczywiście od potrzeb. No i oczywiście przejść dalej, następnie zgłosić, o tak jak tu zresztą mam napisane, tu akurat w języku angielskim, i zgłosić dany film jako powiadomienie o naruszeniu praw autorskich. Tak więc takie sytuacje na YouTubie, jak widać, zdarzają się, w związku z czym, jeżeli macie jakieś swoje kanały czy też swoje filmy, możecie zwrócić na to uwagę, czy czasem ktoś nie kopiuje waszych treści. Tutaj widzicie, to jest ten taki formularz zgłoszenia naruszenia praw autorskich. Wypełniamy wszystkie po kolei informacje, wszystkie muszą być prawdziwe, nie możecie się tutaj pomylić. I tu jest taka ciekawostka, że jak zejdziecie sobie w dół, to oczywiście można dodać więcej filmów, nie jeden, tylko że jak dodajecie te dane filmy jako naruszające wasze prawa autorskie, to tu na dole macie taką informację, na samym dole jeszcze troszkę niżej, tutaj też oczywiście wszystkie dane wpisujemy, one muszą być. I tu na samym dole jest też informacja o tym, że w tym żółtym tle, że ponosimy pewną odpowiedzialność za to zgłoszenie. Jeżeli niewłaściwie będziemy wykonywać oczywiście tutaj zgłoszenie, no to możemy mieć zablokowane nasze konto, czyli tam, gdzie mamy swoje filmy czy jakieś inne. Oczywiście tutaj akurat nie ma żadnego problemu. Tak więc chodzi o to, żeby ktoś po prostu nie zgłaszał kogoś wielokrotnie, czy też myślał, co robi naturalnie. Tak więc tutaj, jak widzicie, mamy do czynienia z jawną jakąś taką, no, łamaniem praw autorskich. No jakby nie było, są to moje filmy, moja twórczość, jakakolwiek ona by nie była, a ktoś sobie kopiuje i wrzuca gdzieś tam do swoich bez mojej zgody. Jakkolwiek to widzicie, że taka sytuacja ma miejsce, możecie sobie, że tak powiem, samodzielnie ewentualnie zweryfikować. Jeżeli mieliście takie sytuacje, dajcie znać, jak postępowaliście. Ja na razie tak delikatnie zadam pytanie do tamtego człowieka, który prowadzi ten kanał. Trzymajcie się, cześć Wam.